Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś minister Sebastian Kaleta, wiceszef Komisji Weryfikacyjnej. Witamy w studiu, panie ministrze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Mija rok działania Komisji Weryfikacyjnej. Jak pan podsumuje ten rok? No to na pewno był to bardzo pracowity rok, ale patrząc z perspektywy pierwszego dnia pracy komisji, kiedy wiele osób twierdziło, że tego rodzaju komisja nic nie wyjaśni, że to jest tak skomplikowana sprawa i zatacza tak szerokie kręgi, że tylko, że nawet prokuratura przez lata sobie nie była w stanie poradzić z tym, żeby wyjaśniać aferę reprywatyzacyjną, w ogóle reprywatyzację Warszawy i poza tym, że wszystko w zasadzie wiadomo tej reprywatyzacji, no jakieś tak jak mówiła pani prezydent Grunkiewicz-Wolski, może jakieś nieprawidłowości drobne były, ale generalnie żadnej afery nie ma. No i po kilku miesiącach pracy komisji sama prezydent Warszawy stwierdziła, że w jej urzędzie działa grupa przestępcza, którą nawet nie określała mianem mafii. I z tego powodu mogę powiedzieć, że ten pracowity rok raczej zaliczam do udanych. Z tego powodu, że wydaje mi się, że komisja przez w wielu aspektach pokazała, że nasze państwo może silnie i skutecznie zwalczać gigantyczne afery, skomplikowane afery, a jednocześnie dzięki transparentnemu działaniu obywatele mogą zobaczyć, jakie czasami mechanizmy powodują wypływ gigantycznego majątku poprzez różnego rodzaju sztuczki, sofistykę prawniczą i różnego rodzaju zakłamywanie rzeczywistości, które pozornie jest niezrozumiałe, ciężko to zidentyfikować, takie nieprawidłowe praktyki, ale jednak można to w przestępny sposób pokazać. A z drugiej strony jednak kluczową rzeczą jest to, że mieszkańcy zreprywatyzowanych kamienic, którzy przez lata byli ignorowani przez władze Warszawy, przez władze centralne rządu Platformy Obywatelskiej, odzyskali ich swoją godność, odzyskali poczucie bezpieczeństwa i w końcu stali się podmiotem, bo i mogli przedstawić publicznie przed całą Polską swoje historie, które no naprawdę czasami były bardzo dramatyczne. Ma pan niebagatelną wiedzę na temat funkcjonowania Urzędu Stołecznego, głównie Biura Gospodarki Nieruchomościami Warszawy, także całego procesu reprywatyzacji. Co pana zszokowało? Czy jest coś takiego, co pana dotknęło w sposób szczególny? Bym powiedział o dwóch elementach. Tak? Ten element jednak, który najbardziej emocjonalnie też powoduje, że praca w komisji weryfikacyjnej czasami jest dużym wyzwaniem właśnie takim psychologicznym, jest jednak zobaczenie na własne oczy, spojrzenie z bliska w oczy mieszkańcom, którzy przez lata cierpieli w tych kamienicach po reprywatyzacji, a którzy byli kompletnie ignorowani przez władze Warszawy. I dla mnie największym szokiem było to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz przez lata mówiła, iż albo nie posiada wiedzy na ten temat, albo że tych praktyk nie ma, a komisja weryfikacyjna uzyskała szereg dokumentów pokazujących, że Hanna Gronkiewicz-Waltz miała pełną wiedzę o tym, co się dzieje z mieszkańcami kamienic. Ba, praktycznie można powiedzieć, że pierwsze procesy czyszczenia kamienic zaczęły się na przełomie rządów komisarzy w Warszawie i rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pierwsze alarmujące listy o tym procederze wpływały już do Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mieszkańcy alarmowali, że zaczynały się dziać niepokojące rzeczy i po pół roku urzędowania Hanna Gronkiewicz-Waltz nawet spotkała się z mieszkańcami Dalberga 5 i poinformowała ich, że nie ma im nic do zaoferowania. Reprywatyzacja została dokonana, ona nie widzi wątpliwości przy tej reprywatyzacji, zatem nie są już pod opieką miasta i muszą sobie radzić z nowym właścicielem sami. I okazuje się, że w kolejnych sprawach były podobne sytuacje, gdzie Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście podpisywała pisma do mieszkańców, wskazujące na to, że ona się ich losem nie przejmuje. I dzisiaj mamy, można powiedzieć, taki akord zwieńczający tę bezduszność Platformy Obywatelskiej w Warszawie, którą osobia Hanna Gronkiewicz-Waltz, bo kiedy komisja przyznaje tym mieszkańcom odszkodowania za zadośćuczynienia, Hanna Gronkiewicz-Waltz zaskarża te sprawy do sądu, nie chce wypłacić tych pieniędzy, które już na rachunkach miasta komisja zgromadziła. Komisja przyniosła pieniądze do miasta, ukradzione przez reprywatyzację. Miasto nie chce ich dać tym osobom, które wskutek reprywatyzacji cierpiały. Bo to nie jest tak, że tylko nieruchomości wracają, ale także konkretna gotówka. Tak, oprócz nieruchomości, tam gdzie doszło do tak zwanych nieodwracalnych skutków prawnych, czyli dalszego obrotu nieruchomościami przez wiele lat, kiedy nikt nie weryfikował decyzji ratusza, komisja może po prostu nakazywać zwrot uzyskanych korzyści w formie pieniężnej. I w takiej sytuacji właśnie komisja kilka razy wydała decyzję i kilka milionów złotych już udało się odzyskać, ale no kolejnych kilkadziesiąt komisja będzie egzekwowała w przyszłości już.
i te środki są. Natomiast miasto nie dość, że nie chce tych środków wypłacać, naraża mieszkańców, którzy będą chcieli przed sądem walczyć o te pieniądze, na kolejne koszty. Koszty wniesienia opłat sądowych, aczkolwiek jest szansa, że sądy zwolnią mieszkańców z tych opłat. Natomiast miasto, ja byłem zaskoczony. Kompletnie zaskoczony tym, że miasto w tych swoich pismach do sądu wskazuje, że żąda od tych mieszkańców dodatkowo, nie dość, że nie wypłaca im pieniędzy, które komisja wskazała, nie są wygórowane kwoty. To jest kwota od kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych na jedną osobę za kilka lat mieszkania w takiej kamienicy i podwyższanie czynszów, płacenie horrendalnych czynszów przez lata. To nie dość, że tych pieniędzy nie wypłacają i skażą do sądu, to żądają, żeby ci mieszkańcy zwrócili koszty obsługi prawnej miasta. To jest pisma sprzed kilku dni. Tak konsekwentnie działa radny Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak będzie działał dalej, jeśli zostanie prezydentem Warszawy Rafał Trzaskowski, bo od miesiąca nie jest w stanie zadeklarować, czy jeśli zostałby prezydentem Warszawy, to wycofałby te wszystkie sprawy z sądu. Stwierdził, że nie widzi tutaj kłopotów ani wątpliwości, ani nie kwestionuje działań Hanny Gronkiewicz-Waltz, więc konsekwentnie jest realizowana jedna linia przeciw mieszkańcom przez Platformę Obywatelską. Czyli generalnie skazuje ratusz dziś tych, którzy otrzymali prawo do odszkodowań, na kolejne procesy? De facto zamiast zamknąć sprawę dzięki racjonalnej decyzji komisji, ratusz brnie w spór z tymi mieszkańcami, narażając tych mieszkańców na koszty, stres związany z procesami sądowymi, w sytuacji, kiedy środki na wypłatę tych świadczeń miasto posiada. Panie ministrze, to zrozumieć. Panie ministrze, tak, bardzo ciekawa sytuacja. W tym tygodniu komisja wydała decyzję w sprawie Szarej i Czerniakowskiej, a także Kazimierzowskiej 34. Dlaczego ciekawa? Dlatego, że można powiedzieć, że urzędnicy ratusza właściwie sami zdecydowali o tym, że te kamienice przejmują. Kazimierzowska 34 to jest ten przykład, o którym pan mówi. Tak. Rzeczywiście doszedł po prostu do uwłaszczenia osoby, która przez lata decydowała o zwrotach na nieruchomości warszawskiej. Jak to wyglądało? Wyglądało to w ten sposób, że pan Jakub Per od połowy 2006 roku zaczął pracę w BGN-ie i kiedy kilka miesięcy później Hanna Gronkiewicz-Waltz objęła urząd, uzyskała od niej pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zwrotów nieruchomości w Warszawie. I do końca 2012 roku, kiedy zrezygnował z pracy w ratuszu, wszystkie decyzje zwrotowe, czyli około w tym okresie około 1500 co najmniej decyzji, on podejmował te decyzje zwrotowe. I pod koniec 2011 roku był w sprawie Kazimierzowskiej 34. On podpisał zaświadczenia, bądź jego podlegli pracownicy podpisali zaświadczenia o tym, że ta nieruchomość, ten budynek może być zwrócony. Kilka dni później jego rodzice kupują roszczenia do tej nieruchomości za kilkaset tysięcy złotych. Jeszcze nie ma stricte reprywatyzacji, ale jest jakby deklaracja, że to się do reprywatyzacji nadaje. I w kilka dni od tego, co on stwierdza, jego rodzice na rynku kupują prawa do tej nieruchomości. On odchodzi z ratusza kilkanaście miesięcy później, podpisując pod koniec swojej pracy w ratuszu kilka najbardziej kontrowersyjnych decyzji, jak na przykład Chmielną 70, za którą usłyszał zarzuty gigantycznej łapówki, przyjęcia gigantycznej łapówki. Kilkadziesiąt milionów. Tam łącznie tak prokuratura wycenia korzyść majątkową, którą miał uzyskać, czyli część jakby de facto z tych 160 milionów, na którą wyceniana jest Chmielna. I on od razu podejście do rządu odkupił od swoich rodziców te roszczenia za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nieruchomość warta była ponad 3 miliony i przejął tę nieruchomość kilka miesięcy później decyzją swoich kolegów z pracy po swoim odejściu i od razu podniósł mieszkańcom czynsz. Panie ministrze, czy ten przypadek to jest przypadek, o którym mogła mówić, mając na myśli, wypowiadając się o mafii, zorganizowanej grupie w ratuszu, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz? Nie wiem, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz właśnie miała pełną wiedzę o tym, że na początku rodzice Jakuba R. kupili te roszczenia, następnie, że Jakub R. kupił od nich te roszczenia i jakby wszystko się toczyło i nawet była kontrola tego procesu, gdzie urzędnicy podlegli z innej komórki Hanny Gronkiewicz-Waltz stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Aczkolwiek tam później złożono jakieś zawiadomienie do prokuratury, ale tylko i wyłącznie skutek tego, że media się zainteresowały sprawą. I urzędnicy próbowali chronić się tym, że składało zawiadomienie do prokuratury. No i to jest przykład takiego ordynarnego uwłaszczenia na reprywatyzacji miejskiego urzędnika. Urzędnik przebywa dzisiaj w areszcie, a Hanna Gronkiewicz-Waltz przez lata jego pracę obserwowała, doceniała. Ona wypłaciła mu w nagrodach wypłaciła mu ponad 200 tysięcy złotych.
temu jednemu urzędnikowi... Za pracę w biurze gospodarki. Za to, jak pracuje, co kwartał wskazywała, że bardzo ciężko pracuje i jest bardzo zadowolona z jego pracy, on otrzymał wynagrodzenie możliwe, bo ratusz nie chce udzielić informacji komisji. Ja zwracałem się do Hanny Grunki-Wittwald o udzielenie informacji o wynagrodzeniach tych urzędników. Odmówiła, chroniąc ich dobre osobiste, twierdząc, że ich wynagrodzenie jest w ratuszu. Komisja nie może poznać, bo to są dobra osobiste tych osób, ale z siatki wynagrodzeń wiemy, że pan Jakub R. zarabiał prawdopodobnie na poziomie premiera Polski. No to jest ciekawa sytuacja. Jako swojej pensji w ratuszu, tak? A już nie mówię o tych łapówkach, które dostawał. No tak. Ale powiedział pan, że dziś jest wreszcie aresztowany, tak, z zarzutami. Natomiast pamiętamy, 2015 rok, sprawą Jakuba R., także zajmowała się prokuratura, tak. Ale zostało to umorzone. Czy to też będzie w jakiś sposób sprawdzone? Nie zostało to umorzone, panie redaktorze. Prokuratura, kiedy CBA pewien materiał zgromadzony przedstawiło prokuraturze w celu wszczęcia śledztwa, to prokurator odmówiła wszczęcia tego śledztwa w ogóle. Więc to jest taka sytuacja bodajże w maju 2015 roku. I komisja również pozyskuje dokumenty dotyczące tego, co wiedział służba o procesie reprywatyzacji w Warszawie. Obecnie analizuję bardzo dużo nowych informacji. I myślę, że pierwszy rok był, można powiedzieć tak, pierwszy rok pracy komisji weryfikacyjnej był okresem, w którym komisja próbowała ogarnąć skalę patologii i główne jej mechanizmy. Pokazaliśmy mechanizm na kuratora z Karaib, na kuratora 140-latka, pokazaliśmy mechanizmy likwidacji szkół, likwidacji parków i pokazaliśmy mechanizmy czyszczenia kamienic. Pokazaliśmy mechanizmy odnajdywania cudownie spadkobierców. I ignorowania procesu odnajdywania. Handlu roszczenia, bądź ignorowania prawowitych spadkobierców. Widzieliśmy proces szybkiego reagowania urzędników, kiedy konkretna osoba już kupiła roszczenia. To wszystko pokazaliśmy. Natomiast ten najbliższy rok, można powiedzieć, oprócz wskazywania już szeregowo pod te mechanizmy, które komisja wykryła, kolejnych spraw w toku naszej decyzji, będzie rokiem, w którym pokażemy, dlaczego to się mogło dziać, kto wiedział o tym, jak to się dzieje i dlaczego nikt nie reagował. Czyli i to mogą być szokujące informacje, ale komisja spokojnie musi swoje prace planować i ja jestem przekonany, że czeka nas jeszcze bardzo dużo, bardzo spektakularnych przesłuchań, bardzo dużo wiedzy, którą opinia publiczna powinna poznać. Ale komisja musi jakby najpierw przepracować pewne rzeczy, żeby potem móc je zaprezentować. No i przede wszystkim mafia reprywatyzacyjna jest w odwrocie w Warszawie. Ludzie nie muszą się bać o to, że przyjdzie czyściciel kamienicy i wyrzuci ich z mieszkania. To jest jednak chyba najważniejsza rzecz w tym, co robimy, ale naprawdę jeszcze wiele przed nami. Panie ministrze, wiele przed komisją weryfikacyjną, ale czy będziecie zbierać też dokumenty i jakieś wnioski do prokuratury także w zakresie funkcjonowania no choćby służb specjalnych, prokuratury, tak jak żeśmy wspomnieli, odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie Jakuba R. Czy prokuratura sama się tym obecnie zajmuje? Mhm. Te procesy trwają, większość spraw, którymi komisja się zajmuje, również znajduje się w prokuraturze. My swoje decyzje, protokoły z przesłuchań świadków przekazujemy właśnie prokuratorom prowadzącym konkretne śledztwa do ich postępowań. Ale czy będzie sprawdzane działania urzędników? Czy służb specjalnych, czy samych śledczych w zakresie reprywatyzacji? Z tego, co mi wiadomo, prokuratura również analizuje swoją własną działalność w tym okresie. Przecież był duży audyt, który rozpoczął tak naprawdę pracę zespołu i pan minister Zbigniew Ziobro, który ten zespół powołał. Powołał zespół w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu, w Warszawie. Jakby tej oceny jakości prac prokuratury dokonał i dzięki ministrowi Ziobro prokuratura dzisiaj wyjaśnia tę aferę pod kątem kryminalnym. No i dzięki determinacji ministra Jakiego jest takie ciało komisja, która w tej innej sferze, sferze administracyjnej, sferze dotykającej samego stanu majątkowego te problemy rozwiązuje. Jestem przekonany, że również do tych kwestii wyjaśnienia właśnie dlaczego doszło do tego, że przez lata proces reprywatyzacji w Warszawie kwitł pod okiem służb. Przecież ja przypominam publikację bodajże w sieci, opisało, że do wręczenia jednej z łapówek miał dojść pod oknami szefa CBA. I jest opisana procedura wnoszenia teczki z 2 milionami złotych w gotówce w dużym mieszkaniu przy
Alei Szucha, a okna tego mieszkania miały wychodzić na siedzibę CBA. No, to się działo. Symboliczne. Ta scena, jeśli rzeczywiście jest prawdziwa, byłaby symboliczną sceną, natomiast przez lata CBA nie było w stanie tych okoliczności ustalić, a przypominam tylko, że komisja teraz prowadzi ponad 200 postępowań w zakresie 200 ponad nieruchomości. Obecnie prowadzimy ponad 100 postępowań dotyczących odszkodowań dla mieszkańców. Naprawdę to są bardzo, bardzo obszerne sprawy, ale my krok po kroku analizujemy nowe powiązania wcześniej opinii publicznej, nieznane, wiemy o dużej liczbie nieruchomości reprywatyzowanych przez poszczególne grupy i będziemy konsekwentnie, krok po kroku dążyć do wyjaśnienia afery i wspierać prokuraturę w tym, by oprócz wycofania błędnych decyzji reprywatyzacyjnych z obrotu, co robi komisja, osoby, które do tego doprowadziły, poniosą odpowiedzialność również karną, dlatego też tutaj współpraca komisji prokuratury jest bardzo owocna. Mówi pan o ciekawych, ważnych świadkach. Kim jest generał Marian Robelek? To jest osoba, która była szkolona w Związku Radzieckim. Pan generał Robelek osiągnął szczyty wojskowe w PRL-u. I pan generał na emeryturze postanowił wejść w biznes reprywatyzacyjny. I o jego aktywności mówił głośno Jan Śpiewak kilka miesięcy temu. Wiemy też od kilkunastu dni, że pan generał pozywa pana Śpiewaka, ale nieruchomości, które zreprywatyzował, znajdują się pod lupą komisji. Komisja prowadzi kilka postępowań w sprawach, które dotyczą nieruchomości zreprywatyzowanych przez niego i jego najbliższych i jego współpracowników. Są to bardzo ciekawe nieruchomości, warte kilkanaście do kilkudziesięciu milionów złotych każda. Bardzo dużo pytań jest na temat okoliczności tych reprywatyzacji, które zamierzamy zadać 12 lipca, kiedy odbędzie się rozprawa w sprawie Mokotowskiej 40. I pan generał jest na tą rozprawę wezwany. Będziemy na pewno próbowali uzyskać informacje o tym, w jaki sposób prowadził ten swój biznes reprywatyzacyjny, bo to jest osoba, która pojawiła się w przestrzeni publicznej kilka miesięcy temu wskutek ustaleń społeczników, ale teraz jest czas, że już urzędowo komisja weryfikacyjna będzie analizowała jego portfel nieruchomości warszawskich. No, na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o samą prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz, wzywaną wielokrotnie. Jak teraz będzie wyglądała ewentualne stawiennictwo pani prezydent i ewentualne kary kolejne, czy jak? Ostatnio dwukrotnie, kiedy pani prezydent była wzywana przed komisję, zasłaniała się tym, że innym razem była przesłuchana w prokuraturze, innym razem była wezwana do sądu i musiała się stawić, ale komisja konsekwentnie będzie wzywała panią prezydent. Ja rozumiem gigantyczne oczekiwania społeczne i również wszyscy czekają na to. Ale również rozumiem i podzielam, można powiedzieć, takie zażenowanie jej postawą dotyczącą stosunku do prawa, stosunku do instytucji państwa i stosunku do sprawowanej przez siebie funkcji. Mianowicie Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma odwagi, by odpowiedzieć by przedstawić pod rygorem odpowiedzialności karnej informacje o swojej wiedzy o reprywatyzacji, bo ona tą wiedzę, można powiedzieć, jest w mojej opinii w trójce osób, które w urzędzie pracowały i mają największą wiedzę, oprócz dyrektora Bajki, oprócz dyrektora Jakuba R. Ona, która ich bezpośrednio nadzorowała, miała największą wiedzę o całym procesie reprywatyzacji. Nie chce się tą wiedzą dzielić z komisją. Komisja z każdym tygodniem miała coraz więcej pytań do pani prezydent o poszczególne sprawy i o informacje, które ja wiem z dokumentów, że do niej docierały, bo to wynika. I cała narracja Hanny Gronkiewicz-Waltz, która była misternie budowana przez lata, kiedy opublikowano pierwszy artykuł o możliwych patologiach w około 2013 roku i reakcja, że to jest nieprawda po pierwsze, poza tym, że ona o tym nie wie, albo to wyspecjalizowani urzędnicy, wiemy dzisiaj, że to były po prostu wierutne kłamstwa. No i prawdopodobnie pani prezydent boi się skonfrontować z tymi swoimi słowami sprzed laty, gdzie po prostu można powiedzieć, że jej postawa pozwalała, kiedy ona broniła tych urzędników, pozwala dalej im prowadzić praktyki niezgodne z prawem. Bo to nie jest tak, że prezydent Warszawy mogła nie wiedzieć o tym, że reprywatyzowane są nieruchomości warte setki, dziesiątki milionów złotych. Nie mogła nie wiedzieć i wiemy, że wiedziała.
To jest jakby kluczowe. Oczywiście na początku było tak, że każdy no, przecierał oczy ze zdumienia, że jak to można nie wiedzieć, tak jak pan redaktor pyta, ale my jako członkowie komisji weryfikacyjnej właśnie jesteśmy od tego, żeby zweryfikować, czy pani prezydent wiedziała i mówię z pełną stanowczością, tak o całym procesie wiedziała, tak wiedziała o kilku kluczowych sprawach, tak wiedziała o również wątpliwościach dotyczących Noakowskiego 16, o których opinia publiczna nie wiedziała i nie zrobiła z tym nic. Minister Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. Dziękujemy za udział w programie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.